bo słuch leży w ludzkiej naturze. Człowiek się rodzi, idzie do szkoły i Pani mówi, a teraz zrobię tak, żebyście słyszeli. Ale co, bo nie słyszymy Panią. Nie trzeba prowadzić lekcji słyszenia, bo słyszenie leży w ludzkiej naturze. Człowiek tak czy inaczej widzi, słyszy, myśli. I w naturze Boga jest taka cecha jak miłosierdzie. Bóg nie musi się jej uczyć, nabywać, zdobywać. On jest zawsze miłosierny. Tak jest napisane w Psalmie. Boże zawsze miłosierny. Święty Jan Apostoł napisał, Bóg jest miłością. Czyli postawił znak równości między miłością a Bogiem. Jeśli dobrze zrozumiemy słowo miłość w wymiarze duchowym, wtedy zrozumiemy Boga. Jeśli dobrze zrozumiemy słowo miłosierdzie w wymiarze duchowym, wtedy dobrze zrozumiemy Boga. Nasz obraz Boga będzie autentyczny, zgodny z tym, co Bóg o sobie objawił. Często budujemy sobie obraz Boga w oparciu o osobiste spekulacje i tworzymy sobie wyobrażenia Boga. Ileż z tych wyobrażeń to są bałwany, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistym Bogiem, bo pochodzą z ludzkiej kalkulacji, a nie z rozważania prawdy, którą Bóg sam o sobie objawił. Dlatego, jeśli chcę mieć pewność, że w sercu moim nie trzeba bałwana, tylko Boga żywego, powinienem rozważać istotne cechy Boga. Jakie jest, co jest istotną cechą miłości? Poświęcenie. Prawdziwa miłość potrafi siebie wyniszczyć i oddać, żeby ratować innych. Przejaw tej miłości widzimy w miłości Matki i Ojca, bo miłość Boża zaszczepiona jest w ich sercach w sposób naturalny i oni troszczą się o dzieci. Każdy normalny ojciec, mama nie przejdzie obojętnie, gdy dziecko cierpi, gdy dziecko jest głodne, chore. I to jest w ich naturze. Bóg to im wszczepił z siebie. Imieniem miłości jest poświęcenie. A co jest, z czym jest to miłosierdzie, które dzisiaj tak czcimy? Pochodzi ono od słowa łacińskiego misericordia. Dosłownie miser, bieda, nędzarz, grzesznik. Corde, to jest serce, cordia, serce, stąd kardiologia. A więc to jest serce dla grzeszników, dla ludzi mizernych, dla ludzi bezsilnych. Misericordia, miłosierdzie, to jest współczucie dla grzeszników. I ono leży w naturze Boga. Jeśli grzeszysz, grzech budzi w Bogu od razu, bo jest mu przeciwny. Ale równocześnie w Bogu budzi się współczucie, bo cierpisz. Bo grzech rodzi choroby. Najpierw jest to zaburzenie duchowe, rzut sumienia. Jeśli grzech nie jest wyznany, buduje się zaburzenie psychiczne, życie w kłamstwie. Jeśli jest to grzech poważny, tłumienie życia w kłamstwie powoduje wrzody żołądka, raka. Jest to już choroba fizyczna. Mówi się, że grzech rodzi śmierć. Z pomocą dzisiejszej nauki można prześledzić ten proces krok po kroku. Gdy czytałem książki egzorcystów Gabriela Amorta na przykład, jest taka książka Egzorcyści i psychiatrzy. Nauka obecnie wchodzi w dialog z objawieniem, z religią. I odkrywa bardzo ciekawe zależności. Między innymi tę zależność, o której powiedziałem. Gdy grzeszysz, najpierw w Bogu są dwa odruchy, od razu do grzechu i współczucie ogromne dla Ciebie. To współczucie wzywa Cię, abyś w pokorze nazwał cały grzech w całej prawdzie i będziesz ogarnięty i przytulony z całą siłą. Bóg Cię ucałuje i będzie Ci wdzięczny, że miałeś odwagę w prawdzie stanąć. Cię uzdrowi z tego grzechu. Gdy udajesz, że grzechu nie ma, żyjesz w nim, to on cię będzie stopniowo rozkładał przez cierpienie sumienia, po zagłuszeniu sumienia, przez cierpienie psychiczne, które zaprowadzi cię do psychiatrów. A gdy oni nie znajdą tabletki na grzech, bo najczęściej się daje tabletki, to się rozchoruje fizycznie. Bóg
jest miłosierny. Dlatego nie bój się nazywać grzechu swojego po imieniu. Bóg Cię nie zmiażdży, Bóg Cię ocali. Dlaczego nam jest trudno nazywać nasze grzechy po imieniu? Dlaczego jesteśmy tacy przerażeni przy spowiedzi? Dlatego, że brak nam wiary w dobroć Boga. Myślimy, że Bóg chciałby nas karać. To jest ostatnia rzecz, na którą Bóg się decyduje. Kiedy już nie ma wyjścia. Kiedy widzi, że jakiś wstrząs może jedynie człowieka ocalić dla zbawienia. To wtedy ześle suszę, grad, powódź. Wtedy. Ale to jest ostateczna ostateczność. Natomiast normalnie Bóg czeka po 20, po 30, po 40 lat czeka. Czeka i zbiera cierpienia niewinnych ludzi, którzy się ofiarują za grzeszników, żeby to sumienie poruszyć i człowieka ocalić. Dzisiaj Dzień Miłosierdzia. Módlcie się, żeby nikt z naszej parafii, kto cierpi przez grzech, nie bał się go wyznawać na spowiedzi i żeby ludzie mieli czyste sumienia, spokojne i przez to doświadczali szczęścia i radości. Nieraz człowiek zakłamuje się w grzechu. Ja przecież jakieś rozeznanie mam po 20 latach i służby misyjnej i kapłańskiej. Jak ten człowiek cierpi. Jak jemu jest ciężko. Jak mi jest go szkoda. Ale to w nim musi nastąpić ta odważna decyzja, żeby Bogu oddać ten swój ból. Dlatego dziś Niedziela Miłosierdzia, jak Ci jest ciężko, podejmij Ci jedną decyzję i poproś Pana Jezusa o odwagę. Niech Cię Pan Jezus uwolni. No pozwól się uwolnić Panu Jezusowi. Nie dźwigaj już tego krzyża, bo Cię zmiażdży. Dlatego, kochani, módlcie się za biednych grzeszników. Nawet nie wiem, jakie grzechy by mieli. Niech nastąpi w nich ten przełom, że wstanę i pójdę do Ojca, który ich kocha. Jeden z psalmów. Wstanę i pójdę do Ojca. Dlaczego? Bo bałem się wstać. Bo miażdżył mnie grzech. Wstanę i pójdę do Ojca, znaczy przełamałem się. Idę wyznać mój grzech. Albo wracam do Ojca jak syn marnotrawny. Śpiewamy. Wróć, synu, wróć. Z daleka. Wróć, synu, wróć. Ojciec czeka. Tak. Czeka do śmierci. Gdy się doczeka, to się ucieszy. Gdy się nie doczeka i się potępisz, zadasz Bogu wielki ból, bo Bóg na pewno nie cieszy się z potępionej duszy. Amen. Teraz złożymy wyznanie naszej wiary, a ja zbiorę.